ten oto sposób poznaliśmy pokrótce, rzecz jasna, wszystkie armie, jakimi możemy grać w grze bitewnej Warhammer 40 000. Mam nadzieję, że żadnej frakcji nie pominąłem, jednak jeśli coś takiego zauważycie, dajcie mi znać. Dokręcę niezbędny materiał. Chciałbym w tym momencie powiedzieć Wam ważną rzecz, mianowicie Warhammer 40 000 jest grą bitewną, która się stale rozwija i w czasie, kiedy powstawała ta seria, kiedy właściwie powstała ten odcinek Galaktyka Wojny, podzielony tam na te poszczególne klipy dotyczące poszczególnych armii, zostały wydane nowe podręczniki. Są to podręczniki do chaosu, o których mogłem już wspominać przy okazji filmów dotyczących chaosu. Wrath of Magnus, który jest drugą częścią Warzone Fenris i opisuje siły Thousand Sons, jak również suplement poświęcony wszystkim zdradzieckim legionom. W minioną sobotę pojawił się także kodeks Imperial Agents, który zawiera dodatkowe reguły do zabójców imperialnych, inkwizycji, sióstr bitewnych i szarych rycerzy. Wydaje mi się, iż nie jest to kodeks sam w sobie, raczej suplement, chociaż mogę się mylić, ponieważ tej książki jeszcze nie widziałem na własne oczy. Natomiast z całą pewnością zawiera on zasady do wymienionych przeze mnie frakcji. Forma, na jaką się zdecydowałem w tym drugim odcinku, mianowicie podzielenie go na poszczególne klipy, przypadła Wam do gustu. Dziękuję za oglądanie ich i zapraszam do następnego odcinka. Witamy w Warhammerze 40 000.